Kiedy moje dziecko przychodzi do mnie i prosi o pomoc, mogę usiąść z założonymi rękami i powiedzieć, no zobaczymy, jak to zrobisz. Zobaczymy, czy dasz radę. Proszę, działaj. Już jesteś przecież dużym chłopcem, dużą dziewczyną. Mogę też zrobić coś zupełnie innego. Stanąć obok, wziąć kurtkę, buty, jeżeli mówimy o ubieraniu, i ubrać całego malca od stóp do głów, niezależnie od tego, czy ten malec ma 2 lata, czy 6. Mógłby to zrobić sam, ale oczywiście, że zrobię to szybciej, lepiej, dokładniej, prędzej i od razu, i bardziej porządnie. Tylko mądre wspieranie dziecka to zgoda na czas dany dziecku. Na czas przy wychodzeniu z przedszkola, na czas podarowany mu, gdy spieszymy się do cioci na imieniny, na czas dany mu, kiedy wychodzimy na spacer, na czas dany mu przy jedzeniu. Mądre wspieranie jest patrzeniem i wkraczaniem tam, gdzie ty nie dajesz rady. Nawet słonie właśnie w ten sposób wspierają swoje dzieci. Mamy słonice, patrzą, jak maluchy wychodzą na skały i pomagają dopiero w tym momencie, kiedy ich maluch już naprawdę nie może. To wtedy także, kiedy moje dziecko ubiera się samodzielnie. Kiedy patrzę i pomagam dopiero tam, gdzie on już nie daje rady. O różnicy między wspieraniem i wyręczeniem. Różnica jest taka, że wyręczanie nie jest wspieraniem. W naszych domach, najczęściej w mieszkaniach, w domach prywatnych nie ma windy, nie istnieją, a mimo to wszystkie nasze dzieci umieją chodzić. Byłeś, byłam przy moim dziecku, gdy uczyło się chodzić. Nie wynosiłam go po schodach. Szłam tuż za nim, osłaniałam, ochraniałam. Wiedziałam, że gdy się przewróci, napotka moje wyciągnięte dłonie. Dzięki temu właśnie moje dziecko umie chodzić. Wspieranie, mądre wspieranie, czy dziecka, które ma rok, dziecka, które ma lat 16, nigdy nie jest wyręczaniem.